Słuchacie podcastu Małopowiedziane. W najnowszym odcinku podcastu Małopowiedziane witają Was, Wasi prowadzący: Nadia Urban, Piotr Sochoń i Weronika Truszczyńska. Dziękujemy Wam za. Cierpliwość, ponieważ przez ostatnie dwa tygodnie nie było nowego e, odcinka. Cieszymy się, że jesteście z powrotem e, tutaj u nas, będziecie słuchać nowego odcinka Małopowiedziane. Oczywiście wielkie podziękowania dla wszystkich naszych patronów, dla grona osób, które wspierają Małopowiedziane na Patronite. Gdybyście chcieli dołączyć do tych osób, no to zapraszamy Was na patronite.pl ukośnik Małopowiedziane. I z tego miejsca chciałbym pozdrowić w szczególności Inkę, Konrada, Marka, Cezarego i Marcina, którzy są patronami imiennymi naszego podcastu. Dziękujemy Wam bardzo. Ja jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli może widzieliście informacje na temat bardzo ulewnych deszczy w południowo-wschodnich Chinach, to właśnie dlatego nie było w zeszłym tygodniu odcinka. Utknęłam w Guangzhou. Bardzo dużo lotów było odwołanych do różnych części Chin. Z tego, co wiem, to 70% wszystkich lotów tego dnia, którego ja miałam odlecieć, było odwołanych, i mój też. No, a jeżeli chcecie wiedzieć właśnie tak na bieżąco, co tutaj się dzieje w Chinach, jak my to odbieramy, jak to wpływa na nasze życie, no to takimi rzeczami dzielimy się przede wszystkim na naszym Discordzie. Discordzie, który jest dostępny dla wszystkich patronów, gdzie wrzucamy różne newsy, ciekawostki, dyskutujemy o odcinkach i o różnych rzeczach w ogóle związanych z Chinami czy w ogóle z Azją. Także każdy z Was, który wspiera nas na Patronite dowolną kwotą, ma możliwość dołączenia do naszego Discorda. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to serdecznie was do tego zachęcam. Tak, możecie się też z nami skontaktować pisząc na kontakt małpa A w dzisiejszym odcinku temat no nieodzownie z Chinami związany i aż dziwię się w sumie, że dopiero teraz o nim nagrywamy. Jedzenie. Nasz chleb powszedni. A właściwie no ryż <gryż <gryż powszedni. Ryż powszedni. Wreszcie coś o jedzeniu. No właśnie, no bo ten ryż w wielu kontekstach oczywiście się pojawia. Nie tylko kulinarnym, akurat o kulinariach nagrywaliśmy w takich samych początkach, prehistorii, można powiedzieć, mało powiedziane. Ale no, te wszystkie takie komentarze związane na przykład z, z słabym wynagrodzeniem chińskich pracowników. To przysłowie, miska miskę ryżu. Że oni właśnie za tę miskę, miskę ryżu pracują. Więc y, nie tylko z y, samym ryżu w sensie jego jedzenia. Będziemy dzisiaj rozmawiać, powiemy trochę o tym, jak się go uprawia, o tym skąd się wziął. O tym, skąd się wziął w Chinach, o tym, kto jest uważany za ojca, współczesnego ojca ryżu w Chinach. A na koniec powiemy o tym, jak ryż może być związany z kolektywną naturą społeczeństw Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej. No więc, cóż, może. Przejdźmy w takim razie ziarnko po ziarnku, ziarnko po ziarnku. spróbujmy te, te tematy jakoś rozsupłać. Oczywiście, ryż jest jednym z najpopularniejszych podstawowych produktów spożywczych. W zasadzie to najpopularniejszy, bo jest bazą posiłku dla około połowy populacji świata. Jest najpopularniejszym zbożem uprawianym w Azji Wschodniej, ale też południowo-wschodniej, również w Afryce. I tak jak może w Polsce czy innych krajach europejskich ten ryż nam się kojarzy raczej z takim dodatkiem, nie jest podstawą diety. Może podstawą diety są u nas bardziej ziemniaki, czy produkty mączne. Pszenica, tak? Tak jest. Ale w wielu krajach Azji czy właśnie Afryki jak najbardziej ryż jest podstawą posiłków. No i Chiny chyba najbardziej nam się kojarzą z ryżem. Tylko, że chyba trzeba wspomnieć o tym, że nawet w Chinach istnieje podział na takie Chiny ryżowe i Chiny pszeniczne. pszeniczne, właśnie mączne, makaronowe. Umownie tak się mówi właśnie, że Chińczycy z południa jedzą ryż jako bazę posiłku, a Chińczycy z północy jedzą makaron, jakieś pierogi, no produkty oparte na mące. I rzeczywiście jak się zagłębicie w tradycje kulinarne, to im bardziej na południe, tym więcej będzie produktów dań. Opartych na ryżu, im bardziej na północ, tym więcej będzie makaronów, pierogów. I o ile w Szanghaju, który leży tak trochę po środku, mamy zarówno makarony, no bo tutaj mamy ban mien, czyli taki szanghajski makaron, no ale jednak większość posiłków opiera się na ryżu. Dlatego też Szanghaj zalicza się do tego południa, tak. bo też tak no, geograficznie faktycznie leży po środku, ale idąc tym szlakiem ryżowym. Przynależy jeszcze do południa. No i oczywiście, to o czym będziemy też mówić później, ten podział ryż-przenica, południe-północ. On też, no według niektórych tez badań naukowych, ma też na to, jakie charakterystyki mm -hmm. właśnie odnośnie in mm -hmm. tendencji indywidualistycznych czy kolektywistycznych występują i różnią południe i północ Chin. Tak, no ale to, to są trendy, które widzimy na całym świecie. No Europa też jest położona bardziej na północ i tam jada się raczej produkty oparte na pszenicy tak samo właśnie jak na północy Chin, po czym kiedy zbliżamy się ku południu, yy, idziemy na południowe, yy, południowe, w południowe Chiny, a potem do Azji południowo-wschodniej, no to tam rzeczywiście tego ryżu jest coraz więcej produktów mocznych, coraz mniej. No to są takie po prostu trendy światowe. No i o samej tej historii ryżu możemy znaleźć naprawdę mnóstwo, mnóstwo publikacji naukowych, też popularno-naukowych. Nawet w Polsce została wydana książka A, Hist A History of Rice in China, czyli no, historia ryżu w Chinach, autorstwa Zhang Xiushenga, i ona zawiera około 20 prac naukowych na temat właśnie ryżu, które zostały napisane przez tego autora. Tylko, że ta książka ma ponad 600 stron. Stron, więc rzeczywiście... 600 stron o ryżu? To faktycznie... Tak, 600 stron o ryżu, więc jest solidna, solidna, solidna pozycja. I została w Polsce wydana nakładem wydawnictwa Znak, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tam za 50 zł można sobie kupić w internecie. No oczywiście ja nie miałam czasu, żeby przez ostatnie dwa tygodnie przeczytać całą, ale w internecie dostępne są po prostu wybrane prace naukowe autora, które można sobie przeczytać. Problem jest tylko taki, że on y, głównie publikował te prace po chińsku, więc mamy do wyboru albo pracę po chińsku, albo... 600 stron książki na temat historii ryżu, więc można sobie wybrać, co kto lubi. No ale wracając do samej tej historii ryżu, szacuje się, że pierwsze udomowienie ryżu nastąpiło około 12 do 8 tysięcy lat przed naszą erą w dorzeczu rzeki Jangcy, czyli tu, gdzie my mieszkamy. Rzeka Jangcy wpływa do morza właśnie w Szanghaju. Więc tutaj właśnie został udomowiony ryż. Najpierw był ryż dziki, a później został on. Był on tak modyfikowany genetycznie, żeby dawał więcej tego pożywienia. Jeżeli sobie nawet spojrzymy na zdjęcia, jak wygląda ryż dziki, jak wygląda ten ryż udomowiony, no to bardzo łatwo zauważyć, że na tych wiechach jest o wiele więcej ziarenek, te ziarenka są większe. No właśnie dlatego, że one były krzyżowane w taki sposób, żeby każda roślina dawała jak najwięcej pokarmu. I jest pewne, że ryż był już uprawiany około 8000 lat przed naszą erą. Te łuski ryżu były inkorporowane do różnych naczyń glinianych właśnie już w tamtym okresie, czyli około 10 tysięcy lat temu. Podczas wykopalisk, które były przeprowadzone, to były niewielkie wykopaliska w Baszydang, odkryto około 20 tysięcy łusek ryżu uprawnego, który jednak różnił się znacząco od naszego dzisiejszego ryżu. No myślę, że to jest oczywiste i szacowało się, że on pochodzi właśnie gdzieś z okresu od 5 do 8 tysięcy lat przed naszą erą. I już około 4000 lat przed naszą erą domostwa położone w dorzeczu rzeki Jankcy uprawiały ryż na własne potrzeby, jednak w tamtym czasie były to raczej niewielkie poletka, które ludzie uprawiali przy swoich domach, one miały od 3 do 5 metrów kwadratowych, więc więc mniejsze nawet niż dzisiejsze chińskie gospodarstwa rolne. Ja się mówić, że ten trend <grym> małych gospodarstw tak. domowych to nie jest tak, że on jest został w historii za nami. Tak, Dzisiaj tak też niestety, jest. Ale cały czas jest ten problem. Tak, tak jest, zgadza się. No wtedy one były jeszcze mniejsze, 5 metrów kwadratowych, no to sobie możecie wyobrazić, 2, 2 na 2 metry praktycznie. No i to były polecka, które miały zaspokajać potrzeby rodzin. One właśnie były ulokowane przy domostwach, ale informacje o większych, takich bardziej masowych uprawach pochodzą chodzą z trzeciego i drugiego tysiąclecia przed naszą erą w Maoshan, gdzie Shan od góry, czyli Maoshan, przy górze Maoshan w dzisiejszej prowincji Jiangsu e, znajdowało się pole ryżowe o powierzchni poniżej 5,5 hektarów, więc no już e, około 2 trzy tysiące lat przed naszą erą te e, gospodarstwa rolne bywały również większe, nie wiem czy można to nazwać gospodarstwami, no te uprawy, uprawy rolne były już e, większe, no ale przechodząc tutaj do części językoznawczej, może, to pierwszy znak chiński opisujący ryż datowany jest na okres dynastii Shang. Dynastia Shang to jest około 3,5 tysiąca lat temu, i to jest taki znak, który czyta się Ni. Po lewej stronie mamy komponent, który oznacza ryż, i to jest H, a po prawej stronie mamy Ni. To takie Ni, które jest na przykład w partykule N. Pyta tej, tej pytającej, i to jest znak, który oznacza dziki ryż. W późniejszej zachodniej dynastii Joe używany był też inny znak, który czyta się do, i on był używany do opisywania ryżu siewnego, czyli już nie dzikiego, tylko ryżu, który się uprawiało. I oba te znaki mają właśnie wspólny komponent, i jest to ten znak H. On się składa z pięciu kresek i jest to bardzo popularny komponent w różnych. Znakach, aczkolwiek sam ten znak nie występuje zbyt często, raczej w nazwach własnych, bo ten komponent znajdziemy w, chociażby w takich znakach, jak dzi, który oznacza porę roku. Na górze znajduje, znajduje się ten komponent mm -hmm. H, albo ZU, czyli wynajmować. Po lewej stronie mamy komponent H, albo dzi, czyli przechowywać, albo cheng, czyli procedura. Naprawdę w wielu, wielu znakach chińskich znajdziemy ten komponent, który oznacza ryż. No, oznacza to, że jest to bardzo, bardzo stary znak, który naprawdę został zainkorporowany później do wielu, wielu innych no, znaków, które składają się z większej liczby komponentów. Najwcześniej udomowionym gatunkiem ryżu był Oriaza sativa, który był opisywany właśnie tym znakiem Do. To był ten ryż uprawny. W okresie wiosny i jesieni, czyli mniej więcej gdzieś koło roku 800 przed naszą erą, zaczęły powstawać już systemy nawadniające pola ryżowe. W tym czasie zaczęto używać też narzędzi wytworzonych chociażby z żelaza w pracy na roli i zaczęły być również wykorzystywane zwierzęta. Właśnie w tamtym okresie, czyli okresie wiosny i jesieni, powstawały różnego rodzaju ryciny, które później były odkrywane na wykopaliskach, i na przykład były to ryciny, które przedstawiały zwierzęta. Zwierzęta gospodarskie, które pracowały właśnie na uprawach ryżu. W trakcie dynastii Han, czyli gdzieś około, od około 200 roku przed naszą erą do 200 roku naszej ery powstała też pierwsza książka z dokładnymi opisami na temat tego, jak uprawiać ryż oraz inne zboża. Ona się nazywała Sisheng Grzyszu i jest to najstarsza chińska książka na temat uprawy roli. Ona zawierała Metody uprawy z podziałem na różnego rodzaju zboża, było tam opisane, jak i kiedy dane zboża należy zbierać, też uprawiać. I tutaj ogólnie rozmawiamy o historii w większości z chin starożytnych, potem chin cesarskich w dorzeczu rzeki Jankcy, czyli właśnie w pierwszym z miejsc, gdzie ten ryż się zaczął uprawiać, ale tak naprawdę, jeżeli sobie porozmawiamy o historii Chin, no to jeżeli ktoś się tym interesuje, to wie, że cywilizacja chińska tak naprawdę nie rozwinęła się w tym dorzeczu, tylko pierwsze ślady cywilizacji chińskiej znajdują się w dorzeczu rzeki Żółtej. Tak. Mhm. Bo w dorzeczu rzeki Żółtej, czyli właśnie tam na północy, ryż pojawił się jako ryż uprawny dopiero około 3000 lat przed naszą erą, więc dużo później. Niż tutaj w dorzeczu rzeki Yangtze. No ale z dorzecza rzeki Yangtze ryż zaczął się rozprzestrzeniać, przenosić na, coraz bardziej na południe. No i tutaj właśnie z dzisiejszych prowincji takich jak Jiangsu czy Zhejiang, on trafił najpierw do. Miejsca, w którym dzisiejsza jest, on trafił najpierw do miejsca, w którym znajduje się dzisiejsza prowincja Fujian, później do Guangdongu i później stamtąd na zachód do Guangxi, do Sichuanu, czy właśnie do takich miejsc, gdzie znajduje się dzisiejsza prowincja Yunnan, czy Guizhou. Z dorzecza rzeki żółtej ten ryż wędrował. Raczej na północ, czyli e, mamy tam takie dzisiejsze prowincje, jak na przykład Shandong, ale potem na przykład na Półwysep Koreański i również do Japonii, więc. Mamy tutaj kolejne dyskusje. Chyba nie chcemy wchodzić w te dyskusje. Skąd pochodzi ryż? Czy ryż przywędrował do Japonii i Korei z Chin, więc chcę w czymś pierwsze. Chociaż... Ja, bo w niczym innym nie byłem. Nie, nie w Chiny nie. były w wielu rzeczach pierwsze, ale potem wyszło na to, że ile. Jelak... tam pismo czy coś. Japonia i, i Korea potrafiły to lepiej spopularyzować i sprzedać. tak I teraz Chińczycy muszą niestety walczyć w internecie Zobaczcie, na forach tak. o to, że. <laughs> wiśnie też by najpierw. Wszystko jest nasze. Woli, post po poście odzyskują to, co chińskie. Tak Niestety jest. tylko w chińskim internecie, no? no właśnie, chiński internet jest oddzielony od całej reszty świata. Dobyć, mogą walczyć też za granicą. O czym wiele osób w Chinach nawet co bardzo nie wie, więc w sumie dobrze się czują. Poczują się lepiej wtedy <laughs> i tak. To jest tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o historię ryżu. Ryż od, w zasadzie, jak słyszeliście, już od pierwszych dynastii wcześniej był podstawą. Chińskiej diety, ale jest poza tym, o czym ja opowiedziałam, jeden bardzo, bardzo duży przełom, jeżeli chodzi o historię ryżu, i ten przełom datowany jest praktycznie na ostatnie dziesięciolecia, prawda? Dokładnie tak, bo o ile ryż był ważną częścią chińskiej diety już od naprawdę no, zarania dziejów, można by powiedzieć, no to musimy powiedzieć o tym, co się wydarzyło w ciągu XX wieku. I przede wszystkim musimy wspomnieć o pewnej bardzo ważnej, bardzo celebrowanej w Chinach postaci. O imieniu uh, Yuen Longping. Jest to naukowiec, który stworzył i wprowadził do uprawy hybrydową odmianę ryżu. się on genetycznie. E, tak. I e, e, on jest uważany też za jednego z prekursorów e, tak zwanej Zielonej Rewolucji, tak? Bo e, jego badania doprowadziły do zwiększenia wydajności produkcji ryżu i generalnie uważa się, że to jest człowiek, który no, uratował życia i, i ograniczył problem głodu w Chinach, ale nie tylko w samych Chinach, bo w ogóle w Azji i w Afryce. No, ojciec chińskiego ryżu, tak? Dokładnie tak. Tak się go nazywa. I jest on też symbolem takiego właśnie prymatu nau. Jest naprawdę wielbione przez chińczyków i można było to zobaczyć w 2021 roku na mediach społecznościowych wtedy kiedy w wieku lat 90 zmarł i faktycznie taka fala emocji przelała się przez WeChat, przez Weibo, przez wszystko bardzo dużo było właśnie postów celebrujących tego pana. No dobrze, no ale kim był dokładnie Yuan Longping i jak wyglądało jego życie i czego dokładnie dokonał, bo jest to bardzo ciekawe. My o nim już kiedyś wspominaliśmy przy okazji rozmowy na temat tego, czy w finach można zrobić karierę nie będąc w partii, i były tam właśnie podawane przykłady między innymi Yuan Lupinga, który nie był w partii, bo się skupiał tylko na badaniach na nauce i nic innego go nie obchodziło. To prawda, ale jest to faktycznie niebywałe, żeby postać takiego. Kalibru nie była członkiem partii komunistycznej, no ale być może jest to związane w jakimś stopniu z tym, jakie były też jego doświadczenia życiowe, o czym właśnie teraz chciałabym wam opowiedzieć, no bo to jest człowiek, którego życie przypadło na naprawdę niesamowicie burzliwy okres w chińskiej historii, więc no, doświadczył wielu. Urodził się w 1930 roku w Pekinie. Jego matka była nauczycielką angielskiego. Ojciec również był nauczycielem, ale tak naprawdę większość życia spędził pracując jako urzędnik na kolei. Tak więc Yuan Longping pochodził z rodziny inteligenckiej, gdzie oboje rodziców była wykształcona. Przede wszystkim zawsze mówiło o tym, że jego matka wywarła na nim duże, wywarła na niego duży wpływ jako kobieta, która była wykształcona w czasie, kiedy umówmy się, że no nie było to powszechne, prawda? Żeby no, oczywiście. mówimy o, o naprawdę jakiejś takiej, wiecie, elicie, jeżeli mamy do czynienia z kobietą, która Miała takie wykształcenie, znała język obcy, nauczyła języka obcego. No i faktycznie ona bardzo dbała o to, żeby dobrze wykształcić swoje dzieci, a było ich sześcioro. Natomiast no nie było to łatwe, bo dzieciństwo, zarówno Longpinga, jak i jego rodzeństwa, było naznaczone wojną. Najpierw japońską inwazją, potem oczywiście wojną domową. Także w tamtym okresie i rodzina wielokrotnie się przeprowadzała, tak trochę miotana tutaj tutaj przez, przez wir historii. No, jego droga akademicka zaczęła się dosłownie równo z powstaniem nowych Chin, czyli Chin ludowych, bo Yuan Longping rozpoczął studia na Uniwersytecie Południowo-Zachodnim w Chongqing jesienią 1949 roku, oh! czyli dosłownie, dosłownie wtedy, kiedy doszło do proklamacji Chińskiej Republiki Ludowej. No, i na tym uniwersytecie właśnie zaczął studiować genetykę upraw i rolnictwo w ogóle. No i wiecie, mówimy o okresie w historii, gdzie żadna sfera życia i nauki nie była wolna od polityki, wszystko było przesiągnięte ideologią, ale akurat genetyka, genetyka upraw w tym czasie była naprawdę ideologicznym polem minowym. Mao Zedong przyjął doktryny radzieckich naukowców, którzy w tamtym okresie odrzucili zupełnie nowoczesną genetykę. Przede wszystkim wśród chińskich biologów stały się e, bardzo popularne te pseudonaukowe e, teorie trofima łysenko, także łysenkizm. E, Niektórzy z Was może kojarzą, czym jest łysenkizm. Kto nie kojarzy, no to łysenkizm był częścią szerokiej kampanii ingerencji ideologicznej w naukę, e, którą uznawano za jeden z obszarów walki klasowej, prawda? Jakby ta nauka, tutaj, dokonania naukowe były elementem walki klasowej. E, no i co do zasady. Te teorie łysenko, które nazywa się ogólnie łysenkizmem, miały obalić ustalenia tej nauki burżuazyjnej prawda, w zakresie genetyki i udowodnić, że organizmy żywe wykazują nieograniczoną plastyczność pod wpływem zmian środowiskowych. Tak? No bo to jest jakby bardzo takie e, marksistowskie. No i na przykład w ramach tych teorii utrzymywano, że geny roślin uprawnych można bezpośrednio. W cudzysłowie przeprogramować poprzez zmianę warunków środowiskowych, takich jak na przykład temperatura. Eee... O, oh, to była <noise> ciekawa teoria. Tak. Na szczęście dla Yuen Longpinga i w ogóle dla chyba całej ludzkości, wśród jego nauczycieli był Guan Xianghuan, profesor, który odrzucał te sowieckie dogmaty i który w dalszym ciągu na własną rękę podążał za teorią dziedziczności, za badaniami Mendla, tak samo jak innego amerykańskiego biologa ewolucyjnego Thomasa Morgana. Także dzięki niemu Yuen w trakcie swoich studiów miał okazję studiować właśnie odkrycia Mendla i innych pionierów genetyki. W latach 50. profesor Guan został nazwany prawicowym wrogiem partii komunistycznej za odrzucenie idei sowieckiej, czyli on był takim właśnie, no w latach 50. była ta taka kampania przeciwko no właśnie tym prawicowcom, i on również stał się tutaj jej celem. Zainteresowanie genetyką upraw to jest coś, co z Longpingiem zostało na całe życie. Ukończył studia w 1953 roku i wtedy został przydzielony do nauczania agronomii w szkole rolniczej w Anjiang. W prowincji Hunan. To jest bardzo mała miejscowość, anegdota mówi, że Yuan Longping nie był w stanie nawet jej znaleźć początkowo na mapie. No i właśnie tam spędził lata wielkiego skoku naprzód i tam też doświadczył związanego z wielkim skokiem naprzód głodu. Yuen Longping pisał w swoich pamiętnikach o tym, jak widział ludzi głodnych, zjadających dosłownie wszystko: korzenie, kory, drzew. Sam mówił o tym, że przez te lata, kiedy to trwało, nie czuł się syty. Nie był na, na skraju jakby śmierci głodowej, no ale ewidentnie no był niedożywiony, nie miał wystarczająco dużo jedzenia. Natomiast no, też pisał o tym, że widział ciała. On mówił o około pięciu ciałach osób, które gdzieś tam w polach albo przy drodze po prostu zmarły, zmarły z głodu, zmarły z wycieńczenia. No i jak pisał i mówił potem, to też był taki okres, kiedy powstała w nim ta determinacja, żeby rozwiązać ten, ten problem głodu poprzez swoją pracę naukową. Od początku lat 60. skupiał się na ryżu. No, jest to nieprzypadkowo, no bo wiadomo, że ten ryż jest właśnie podstawą diety w Chinach. Także pracował głównie na polach ryżowych w okolicach swojej szkoły. W tym samym czasie też na zachodzie były bardzo rozwinięte badania nad hybrydyzacją pszenicy i kukurydzy. Także to też była taka rzecz, która myślę, że zainspirowała go do tego, żeby pomyśleć o tym, jak znaleźć takie rozwiązanie dla ryżu. Bo pierwsza generacja roślin hybrydowych jest zazwyczaj bardziej wydajna i to jest zjawisko znane w genetyce jako heterozja. Natomiast z ryżem jest ciężej niż z pszenicą, niż z kukurydzą. Dlatego, że um, hybrydyzacja wymaga oddzielnych roślin męskich i żeńskich, jako rodziców, e, natomiast małe kwiaty ryżu zawierają zarówno części męskie, jak i żeńskie. I to jest rzecz, której ja nie wiedziałam, musiałam o niej przeczytać, ale e, wydaje mi się, że zrozumiałam, jak to działa, więc teraz dzielę się z wami swoimi odkryciami. I generalnie, co do zasady, można te męskie części ostrożnie usunąć ręcznie. No ale to nie jest oczywiście praktyczne w produkcji na dużą skalę. To można to zrobić do tego, żeby przeprowadzić jakieś tam eksperymenty, no ale nie do tego, żeby uprawiać ryż na dużą skalę i wyżywić całe Chiny, prawda? E, dlatego produkcja ryżu hybrydowego w dużej ilości była bardzo, bardzo trudna. Natomiast, co się stało w 1961 roku, to. UN odkrył łodygę dzikiego ryżu, który był właśnie takim ryżem hybrydowym. I wtedy on postawił taką hipotezę, że może istnieć naturalnie zmutowany ryż męsko-sterylny, który to ryż będzie można wykorzystać do tego, żeby stworzyć nowe hybrydowe odmiany ryżu. No i wtedy podobno, to było w 1964 roku, on i jeden z jego studentów spędzili całe lato przeczesując tam pola w tym Hunanie, żeby znaleźć te, te rośliny. I faktycznie w dwa. A później, w 1966 roku, w publikacji naukowej poinformował, że znalazł kilka takich łodyk. Rysaula to znaleźli tylko kilka. Nie było to łatwe. O, także znaleźli ten ryż męsko który to miał potencjał do produkcji ryżu hybrydowego. No i ciekawe jest to, że być może ta publikacja dosłownie ocaliła mu życie, bo jeżeli kojarzycie chińską historię, to. Połowa lat 60., 66 to jest początek rewolucji kulturalnej. Tak jest, yy, polecamy tutaj serial Problem trzech ciał. Tam początek rewolucja kulturalna. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, no to możecie tam sobie zobaczyć mniej więcej tak na szybko, jak to wyglądało, co tam się działo. No właśnie. I właśnie tak jak o tym rozmawialiśmy trochę w tym. w ostatnim odcinku, znaczy. przedostatnim przed odcinku. No to teraz wracamy znowu do tego samego okresu, bo. W 1966 roku kraj zaczął się pogrążać w chaosie politycznym w wyniku właśnie wybuchu rewolucji kulturalnej. I na kampusie szkoły, w której nauczał Yuen Long Ping, również rozwieszono plakaty, które go potępiały jako kontrrewolucjonistę i miał podobno specjalnie zarezerwowane miejsce w takiej oborze dla intelektualistów, którą tam zorganizowano lokalnie. Natomiast, jak się okazało, przyszedł list od przywódców prowincji i podobno Chuna. nawet jakiś, tak, podobno hmm. nawet jakiś list z Pekinu, od ludzi, którzy zapoznali się z jego artykułem i którzy stwierdzili, że jego, jego research, jego badanie ma potencjał i żeby generalnie jemu pozwolono kontynuować y, pracę. Natomiast no, inni badacze, którzy również zajmowali się genetyką, nie mieli takiego szczęścia. I na przykład profesor Guan, który był mentorem Juana, padł znów ofiarą prześladowań, najpierw w latach 50., potem w czasie rewolucji kulturalnej, no i w 1966 roku nie wytrzymał tego i po prostu popełnił samobójstwo. Um, podobnie jeden z późniejszych mentorów Yuen Longpinga, genetyk Bao Quai, który robił doktorat w ogóle w Stanach, był również prześladowany i był więziony przez bardzo długie okresy. Um, co w ogóle jest ciekawe, to na początku lat 60., w 62. roku Yuen Longping pojechał do, do Bao po to, żeby porozmawiać z nim na temat genetyki mędlowskiej i podobno wtedy właśnie Bao przekazał mu aktualne publikacje zachodnie dotyczące genetyki uprawy, więc... Jakby po prostu ci ludzie, którzy pojawili się na jego drodze, to wszystko dzięki temu, że to wszystko się spieło, że, 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 że te dwie osoby, tych dwóch profesorów było na jego drodze, to doprowadziło do tego, że on jakby wybrał ten, ten kierunek, prawda? Więc to były lata 60. No i potem mamy początek lat 70. I ym, w, wtedy już Yuen Longping był troszeczkę sfrustrowany. Powolnymi postępami jednak w tworzeniu bardziej produktywnych upraw ryżu i wpadł na to, żeby zmienić strategię, a mianowicie szukać dzikich odmian, czyli trochę wrócić do tego, co początkowo mu dało ten pomysł, w bardziej odległych obszarach Chin. I w latach 70. pojechał na Hainan, gdzie spędził bardzo długo czasu na wyspie Hainan, i tam przesywał, wyspę dosłownie całą? tak, na dzikie odmiany i faktycznie udało się to, znalazł obszar dzikiego ryżu, odpowiedniego do produkcji ryżu hybrydowego gdzieś w pobliżu jakiejś linii kolejowej na Hainanie, także, no możecie sobie wyobrazić, no nie jakby szukanie ryżu. Tak Hainan prze, prze... to nie jest duża wyspa, ale tak wiecie krok po kroku szukać <laughs> jakiegoś ryżu tam, to chyba bym nie chciała i potem to już naprawdę poszło bardzo szybko, bo już od 1978 roku e, zaczęła się e, produkcja ryżu hybrydowego na dużą skalę. E, wykorzystano do niej właśnie te odmiany, znaleziono na Hainanie. Zaczęto produkować ten ryż. Natomiast sam Long Longping wrócił do Hunanu i tak naprawdę z Hunanem był związany całe, całe swoje życie. Tam prowadził swoje badania, no bo on jakby poświęcił się temu ryżowi całkowicie. W 2008 roku, w wieku 77 lat, e, niósł też e, znicz olimpijski w drodze do Pekinu, właśnie tam w okolicy Changsha w Hunanie. E, natomiast co jest jeszcze, uważam, warte uwagi, jeżeli chodzi o tę postać, poza tym, że Yuen Longping nie był nigdy członkiem partii komunistycznej, e, to też to, że on bardzo chciał. Dzielić się tą technologią i swoimi odkryciami z całym światem. I jakby bardzo nalekał, żeby nie wykorzystywać te, tego do tego, żeby Chiny tutaj mogły wieść prymat w produkcji ryżu i mieć też jakąś taką ekonomiczną przewagę. Tylko on po prostu jakby uważał, że ludzie po prostu mają prawo do tego, żeby móc spożywać ten, ten bardziej wydajny ryż, te bardziej wydajne odmiany. W latach 80. podjął taką inicjatywę i sam i przekazał kluczowe odmiany ryżu takiemu Międzynarodowemu Instytutowi Badań nad Ryżem, który później wykorzystały do tego, żeby wprowadzić produkcję ryżu hybrydowego również w innych krajach. I Yuen Longping i jego zespół yy, uczyli rolników z Indii, z Madagaskaru, z Liberii, jak Uprawiać ten, ten nowy ryż hybrydowy. E, także jest to naprawdę wybitna postać, postać, która jest ważna dla ludzi, no, właściwie na całym świecie. No Ważna w Chinach. Daj, jak on zmarł w 2021 hmm. roku, no, w trakcie pandemii COVID-19, to bardzo dużo Chińczyków to. Myślę, tak. że każdy z nas widziało na momentach mm -hmm. na tak? na tych tak, wallach tak, tak. w mediach społecznościowych, wszyscy postowali mm -hmm. jakieś zdjęcia, cokolwiek, żeby celebrować jego pamięć. I no nawet niektórzy mówili, że, no właśnie ze względu na to, że to był jeszcze ten okres oczywiście przed zero covidowy, ale to był jednak mimo wszystko okres, w którym wybrzmiewały echa tych głosów, że w Chinach nie pozwala się naukowcom dochodzić do głosu, mhm. prawda? Więc mhm. gdzieś tam wiązano tak. te wydarzenia i mówiono o tym, że być może ta śmierć tak wybitnego naukowca, który, tak jak właśnie słyszeliście przed chwilą, też nie zawsze miał po drodze z władzą, to miał odkopać pewien taki tak. Negatywny sentyment yy, myślenia o partii, jako ciele, które właśnie cenzuruje naukę. No, przed generalnie hodowlą ryżu jest dużo wyzwań wciąż, no bo myślę, yy, warto wspomnieć o tym, że ryż jednak odpowiada za dużą część emisji gazów cieplarnianych. Przede wszystkim metanu, przez to, że właśnie nawadnia się, się te pola i ten metan się uwalnia, więc to jest, to jest duże wyzwanie, no bo z jednej strony ryż oczywiście karmi bardzo dużą część populacji. No ale też odpowiada za kilkanaście bodajże procent emisji globalnej metanu. Tak jak widzieliście kiedyś polaryżowe, to wiecie prawdopodobnie ile tam wody potrzeba, żeby to rosło. No właśnie. A jeżeli nie widzieliście, to myślę, że w nadchodzącym Warto. tak bo też pomyślałem właśnie w naszych planach sklep ma opowiedziane to tam A, że, no można tak. Taki plakat sobie. Ojej, sprawić, rzeczywiście moje zdjęcie. Ale skoro rozmawiamy dzisiaj o ryżu, to pomyślałem, że możemy przy okazji zahaczyć o temat, który no jest czasem z nim wiązany a mianowicie tego wschodnioazjatyckiego kolektywizmu. Bo no myślę, że jeśli spytałbym Was o jedną wspólną i wyróżniającą cechę społeczeństw, społeczności wschodnioazjatyckich, no to zgaduję, że większość z was e, słuchaczy wskazałaby na kolektywizm. E, na taką orientację właśnie na kolektyw, na grupę, a nie na jednostkę jak na zachodzie. I no, oczywiście antropologowie, historycy, socjologowie, czy w ogóle ludzie ciekawi świata zastanawiali się, zastanawiają się Albo wciąż my nad, analizujący zero COVID. E, Być może też nad tym myśleliśmy, ale no ludzie myślą no tak. właśnie tak, zastanawiają się nad źródłem tego fenomenu i... Oczywiście tych przyczyn szukało się też w formie, w reżimie pracy. No ta związana jest z kolei tutaj z rolnictwem. To wiedzie nas dalej do zboża, jak jest uprawiane. No i bingo, mamy ryż, który, no właśnie, tak jak mówiliśmy w Chinach, przede wszystkim na południu, jest uprawiany. Teorii więc ryż, który zaznaczmy do tego wszystkiego, jest zbożem trudnym w uprawie, mm -hmm. wymagającym większych nakładów pracy, szacunkowo dwukrotnie większych niż pszenica. No a ponadto, co chyba nawet istotniejsze w tym kontekście, o którym będę mówił, jego uprawa jest oparta na właśnie tych systemach irygacji, nawadniania pól, które... Wymuszały większy poziom koordynacji wysiłków i pracy rolników uprawiających ryż w porównaniu znowu z uprawą pszenicy. I akurat niedawno wpadł mi w oko taki artykuł naukowy, który ukazał się w Nature, Nature Communications autorstwa Tomasa Talhelma i Dong Xiaowei. I no już tytuł artykułu jest bardzo sugestywny, bo wskazuje, że osoby losowo przydzielone do uprawy ryżu są bardziej kolektywistyczne niż te przydzielone do uprawy pszenicy. Możecie przeczytać sobie zresztą ten artykuł, bo to jest open access. Ale powiem może odrobinę o metodologii badania, bo jest ona też zakorzeniona w najnowszej historii Chin. W prowincji Ningxia rząd komunistyczny zdecydował o stworzeniu dwóch dużych pól uprawnych. To w pobliżu właśnie Żółtej Rzeki, i pracowali na nich, przydzieleni wpierw losowo do pracy, no byli żołnierze, młodzież wysyłana z miast, oczywiście też tak zwani no, zwykli obywatele rolnicy z innych regionów. Co ciekawe, tutaj zaznaczę, tam dominowali rolnicy, którzy wcześniej pochodzili z miejsc, gdzie dominowało prawa pszenicy. To jest dosyć istotne. No i oba te pola nowo ustanowione. One było oddalone od siebie jedynie o 56 km, miały niemal identyczne warunki środowiskowe, no temperatura, opady, do tego ten sam system zarządzania, wynagradzania za pracę i tak dalej. Więc w gruncie rzeczy jedyna różnica między tymi dwoma miejscami to zboże, jakie uprawiano. Na wysuniętej nieco na północ uprawie był to ryż, z kolei tej południowej to była. Pszenica. Autorzy badania przeprowadzili takie badania psychologiczne, weryfikujące no, cechy wskazujące na większą lub mniejszą kolektywność w społecznościach, które wokół tych dwóch upraw powstały. No i co się okazało? Rolnicy pracujący przy uprawie ryżu, społeczność, która wokół tej uprawy się wytworzyła, Miała więcej cech charakterystycznych dla kultury kolektywistycznej, takich jak, no właśnie, większa lojalność, czy, czy nawet nepotyzm w stosunku do bliskich i znajomych, skłonność do myślenia holistycznego, mniejsze skłonności indywidualistyczne w porównaniu z tymi rolnikami pracującymi na uprawie pszenicy. No i takie badanie daje nam jakiś wgląd, oczywiście w potencjalne wytłumaczenie różnic pomiędzy Wschodem a Zachodem. To teraz mówię tak globalnie. Dodam tylko, że Thomas Talhelm używa podobnej metodologii, no, skupia się na badaniu odmienności i, i skłonności społeczności uprawiających ryż od lat w ramach tak zwanego um, Rice Theory of Culture, więc no, jest to jego konik ale on współpracując z wieloma naukowcami też z Chin, nie tylko z Chin, bo, bo też z Japonii i innych krajów, opublikował naprawdę masę artykułów naukowych podejmujących próbę weryfikacji najrozmaitszych naprawdę hipotez dotyczących wpływu właśnie hodowli ryżu na formowanie się takich skłonności kulturowych i psychologicznych, kolektywistycznych. Trochę sobie tej literatury poczytałem i Mogę na przykład wskazać na takie ciekawe wnioski, jak te, że no właśnie hodowla ryżu przez to, że wymaga tej większej kooperacji, wymagała też stworzenia sztywniejszych norm społecznych, które taką współpracę umożliwią. Mm -hmm. Tutaj Talhelm badał akurat różne kraje, nie tylko Chiny, i wskazywał, że uprawa ryżu w danym regionie wiąże się właśnie z takimi bardziej restrykcyjnymi normami społecznymi w nich panującymi. No oczywiście tak jak wspomnieliśmy w samych Chinach mamy ten podział między północą a południem. Na północy częściej zdarzają się uprawy pszenicy, z kolei znowu na południu dominuje ryż i patrząc na różnicę pomiędzy północą a południem przez ten pryzmat też można sporo dostrzec, przynajmniej Thalheim sporo dostrzegł. No oczywiście to uprawdopodobnia pewne, pewne tezy, które w właśnie w większym założeniu mają dowodzić tych różnic między Zachodem a Wschodem świata, tak? No bo też tutaj cały czas to, to, to duży e, obraz mam gdzieś z tyłu głowy i porównanie właśnie kultury wschodniej, wschodnioazjatyckiej i, i Zachodu, no i właśnie te badania Talhelma i jego współpracowników wskazują na taką większą skłonność ku niezależności w regionach Chin, gdzie hodowało się pszenicę. Ci ludzie mają mieć też lepsze zdolności analityczne, lepiej radzą sobie z myśleniem w abstrakcyjnych kategoriach, logiką formalną, tak? co ma no, związek z zasadą niesprzeczności. To, to pewnie wszystko kojarzy Wam się z takimi charakterystykami utożsamianymi z Zachodem. Z kolei te osoby z regionów Chin, gdzie dominuje hodowla ryżu z południa, one są bardziej przywiązane do koncepcji takiej współzależności, łatwiej akceptujące kontradykcje, te właśnie wewnętrzne sprzeczności, no to ma związek właśnie z tym takim holistycznym ujęciem rzeczywistości, czyli no, takim, w którym patrzy się na jakiś złożony obraz i y, akceptuje go jako całość, tak? Jeśli w jego ramach występują sprzeczności, to okej, okay, to jest część pewnej całości, jako taką y, ją, y, ją akceptujemy. No, dalej są to też osoby unikające otwartych konfliktów, podkreślające wagę harmonii i tak dalej. To jest bardzo nie ciekawe. Tak bo, tak, tak, ciekawe. Bo o tyle, się, tyle się mówi o tym, że osoby z północy w Chinach są o wiele bardziej konfrontacyjne. także tak, że na przykład na północy ludzie, nie wiem, częściej się biją, o, bo tam tak. się pokłócą, występują bójki, że na południu to jest raczej tak, że ludzie nie chcą wchodzić w otwarte konflikty i to wszystko rzeczywiście zgadza no. się z tym, co ty mówisz. Znaczy, przerażające jest coś tym. To jest przerażające. Ale problem. nie, no tak. Faktycznie tych artykułów Talhelma i, i współpracowników nie, nie przytoczę wszystkich. Jest ich sporo, bardzo dużo nawet bym rzekł. Do tego stopnia, że jeden z nich na przykład analizuje różnice w zachowaniach ludzi w kawiarniach Starbucks Aha. w sześciu dużych chińskich miastach, z których cztery reprezentują tę kulturę hodowli ryżu, mhm. tak to nazwijmy, czyli południe to jest Szanghaj, Nankin, Hongkong. I Kanton. Z kolei dwa to jest ta kultura uprawy pszenicy, to jest Pekin i Shenyang. Jeżeli nie znacie miasta mm -hmm. Shenyang, to jest też bardzo duże miasto w Chinach, to jest stolica prowincji Liaoning, czyli to jest ten tak zwany Dongbei, mm -hmm. północny wschód Chin. No, i to badanie skupiało się na takich dwóch aspektach zachowania klientów kawiarni. Co tam wyszło? kawiarni, bez zaskoczeń, jego, jego akurat wyniki tych jego badań. Czy Zaskonał się ktoś powiódł? E, czy dolewali sobie bajdzie od kawy, e, No właśnie, bo, bo analizując te zachowania klientów kawiarni w tych czterech południowych miastach, dwóch północnych miastach, Analizowano dwa rodzaje zachowań. Pierwszy to fakt, czy klienci siedzą sami, uh -huh. rzadziej lub częściej, a drugi to taki eksperyment z krzesłem, jaki tam przeprowadzano. A mianowicie, czy jeśli krzesło jest ustawione tak, że ono utrudnia przejście, czy ta osoba, która chce przejść, ona przesunie to krzesło, czy spróbuje przycisnąć się obok tego krzesła. To znaczy, to pierwsze zachowanie. To przesunięcie krzesła ma wskazywać na większy indywidualizm. Mhm. A z kolei przyciskanie się ma być świadectwem takiego dążenia do dostosowania tak? się do, Ojej, ja do nas dotatając. Ja bym pomyślała, że to jest odwrotnie. Pomyślała, że jeżeli ktoś przesunie to krzesło, to zrobi to dlatego, żeby potem już inne osoby nie musiały przesunąć, żeby pomóc jakoś społeczeństwu. Ale tak, nie no, więc o to chodzi. Ta, jest krytyka właśnie tych badań, Talhelma i, i, i metodologii jego. Ja też absolutnie nie chcę bezkrytycznie do tego podchodzić. Za, za chwileczkę może o tym powiem jeszcze. No ale tak, jeżeli, jak możecie się spodziewać, na północy częściej uświadczono osoby siedzące samotnie. Oraz te, które przesuwały krzesło. Z kolei na południu częściej siadano z kimś, ludzie nie, siadali w grupach no. i próbowano przyciskać się obok wysuniętego krzesła. No to przesunięcie, założenie <laughs> tam Damsztym, chodzi o to, że to miał pokazywać, że ta osoba wykazuje taką większą wolę przystosowania otaczającego no, nas rzeczywistości siebie, otoczenia niż siebie do, do siebie, otoczenia. niż nie odwrotnie, nie wiem, właśnie jest... przesunięcie, właśnie dostosowanie się do otoczenia, co to miało symbolizować. to Próbowanie przeciskania się przy wysuniętym Dla krześle. to coś bardzo naciągane. Ale oczywiście, no, przez chińskich naukowców były też publikowane artykuły, właśnie, które podważały niektóre z tych, mm -hmm. tych badań i jego współpracowników. No, szczególnie te właśnie opisujące różnice między północą i południem, gdzie wytykano błędy w sposobie zbierania i analizy danych, czy też, no, czy też... obalano. Wzięcie Hongkongu do badań na, na południu Chin może być trochę naciągane, dlatego że ludzie w Hongkongu byli jednak wychowywani w innych realiach, też politycznych, i oni mogą mieć po prostu inne podejście. Już w ogóle, abstrahując od tego, że również się w Hongkongu je rysz, to, to ci ludzie mogą się zachowywać inaczej z wielu innych względów. Tak, tak. Znaczy tak? Bardzo wiele, tak właśnie to też w, analizując różne dane, powtórnie ci chińscy naukowcy próbowali właśnie wykazywać, że to niekoniecznie akurat ten czynnik, któremu Darkhall mm -hmm. mówi się, wydawało, że on jest determinujący i wpływa na to zachowanie, to niekoniecznie musiało być to. No, myślę, że mimo wszystko jest to interesujące. On też nie jest naukowcem znikąd z Uniwersytetu w Chicago. Także, tak jak mówię, no nie traktowałbym ich oczywiście absolutnie autorytatywnie, ale jest to ciekawy wkład do prób zrozumienia pewnych, pewnych różnic kulturowych. W tych badaniach, tak jak wspomniałem, no uczestniczyli też naukowcy nie zachodni, przede wszystkim chińscy, ale mimo wszystko myślę, że ktoś mógłby wyczuć z nich taki delikatny vibe orientalizmu. Tak. Akurat dosłownie no, w kontekście tego, o czym mówię, czyli ten wschodni kolektywizm kontra zachodni indywidualizm, nie wiem, czy mieliście okazję czytać może książkę The Sympathizer autorstwa Vietn Niena. Teraz jest akurat serial emitowany na HBO, który mm -hmm. polecamy. Ale tam była właśnie taka doskonała scena w drugim odcinku, chyba, kiedy główny bohater Wietnamczyk. Jego ojciec jest Francuzem. On podczas spotkania z przedstawicielami takiego wydziału orientalistyki na amerykańskiej uczelni, w taki bardzo teatralny sposób opowiada o tym, jakie sprzeczne siły wynikające Ty właśnie z tej mieszanki kulturowej w nim w nim buzują. Tak, tak, tak. I no oczywiście on to robi w taki bardzo karykaturalny sposób, trochę najgrywając się, znaczy bardzo najgrywając się z tych oczekiwań i wyobrażeń zachodnich badaczy, którzy są bardzo ciekawi, po prostu jak ten indywidualizm, tak. kolektywizm w jednym ciele, ale tak. Ze sobą się sprzęgają i tak. walczą. To było, było bardzo, bardzo a, dobre. To no świetna scena. Tak, Była no bo scena. dlaczego? Dlatego, że w Azji ludzie bardziej są skłonni zaakceptować jakieś sprzeczności, jeżeli one są pokazane jako całość, tak, jeżeli one tak, wynikają, tak, tak. a na Zachodzie nie. No, tak jak w tych badaniach powiedziano, tak jest, tak. Ale oczywiście, tak, jeszcze raz podkreślam, zachowując pewien krytycyzm. zauważyłbym taką inną wartość, jednak w tych badaniach Talhelma, a mianowicie to, że jego sposób myślenia o samym tym kolektywizmie jest zdecydowanie bliższy naszym wyobrażeniom, znaczy mówi o naszej, naszym trojgu, mianowicie właśnie taki odarty z tej warstwy pluszu i waty cukrowej. No w naszym podcaście już nieraz mówiliśmy o, o problemach buzujących pod tą tą pierzyną, pozornie bliskich relacji, więzi, ceremoniału w ogóle im dedykowanego, więc pewnie was też, słuchaczy, ma opowiedziana, aż tak to nie zaskoczy, ale właśnie, no, mówiąc o kolektywizmie, warto zwrócić uwagę na jego negatywne konsekwencje, bo. No, na zachodzie, w Polsce, one są często niedostrzegane. Mam wrażenie, że zwraca się uwagę głównie na takie pozytywne aspekty tego kolektywizmu tak, no, ale w to właśnie Azji Wschodniej. Bardzo często o tym się mówi, na przykład, w kontekście y, rozmowy o Japonii. Jeżeli mm, pojedziemy do Japonii tak, tak. jako turyści, to zobaczymy tam naprawdę bardzo dużo pięknych widoków, jak to jest czysto, jak to ludzie, nie wiem, zbierają papierki, pomagają sobie i tak dalej, ale to jest tylko taka fasada. No i o tym też bardzo często mówią osoby z krajów zachodnich. Które w Japonii mieszkają i mówi się o tym, że Japończycy są tacy właśnie w kontaktach z osobami, których nie znają, czy w kontaktach właśnie z turystami, ale są zupełnie inni, jeżeli się ich bliżej pozna, o ile się ich w ogóle bliżej pozna, no bo to jest właśnie tak, że oni są uprzejmi, jeżeli się z nimi rozmawia, z, właśnie jako turysta, ale są zupełnie inni, jeżeli nagle się okazuje, że my tam mieszkamy w tej Japonii cały czas i. Chcemy poznać ludzi lokalnych, którzy nie bardzo, może nawet chcieliby mieć jakiś kontakt z obcokrajowcami. krajowcami. No, pamiętam, że na to też narzekali. Yy, Pytam, taki, taki chyba wpis gdzieś, gdzieś widziałem. Czy taką refleksję gdzieś w artykule jednego z profesorów japonistyki w Polsce, który właśnie mówił o tym, że studenci, ta młodzież, która ma jakieś wyobrażenie, które jest no, stykodowane może z seriali, popkultury tak, na temat Japonii. Japonii. Myślę, że podobnie właśnie może być w Korei, że później tak. no, w konfrontacji z tym, jaka ta Japonia jest, nie zawsze wytrzymują. Japonia jest akurat idealnym przykładem na to, że każdy, kto ma jakieś takie tylko. Pierwszą jakąś taką styczność z Japonią jest jakoś zafascynowany. Nawet nie styczność z popkulturą, tak, czy tam z serialami, tylko jako turysta to w Japonii. Ty właśnie tak, się pojedziesz raz do Japonii i. Nie, no, i fajnie, ale. Jest fantastyczny kraj. No, bardzo interesujący. Trochę poczytać czy trochę więcej się. Ale tym bardziej, no to... tym, bardziej, tym bardziej jest ciekawe. Tak, no, y, więc, tak jak Chiny. Tak, jak Chiny i dlatego też dla Chińczyków. Japonia jest niezmiernie ciekawa. Oj, tak. No właśnie, więc tak, oczywiście, zgadzam się z tym, co mówisz. No, po Stawka, więc yy tak się myśli w takich pozytywnych kategoriach o Japończykach, w Tajwańczykach może też. Chiny kontynentalne to jednak właśnie mrok i patologie, wiadomo, nie to co idylna w tych, tych no to krajach kolektywizm, tam kolektywizm to, o co chodzi. Ale tak, no nie, ale, ale mówię tutaj to ironicznie nieco, ale jest ta wizja, tak jak mówię, dominująca moim przynajmniej zdaniem, nie wiem czy wy, wy się z tym zgadzacie jako nasi słuchacze, możecie się podzielić. Jako na osoby Discordzie. Na, na Discordzie, w komentarzach, no jako osoby, które się interesują Azją Wschodnią, nie tylko tylko Chinami, jak odczytujecie te refleksje i podejście do krajów właśnie Azji Wschodniej przede wszystkim, czy, czy uważacie, że jest to obraz wyidealizowany właśnie w kontekście tego, tego kolektywizmu, tej, tej harmonii, holizmu, budowania relacji społecznych, które objawiają się właśnie takimi silnymi. Więzami będącymi oparciem. No ale właśnie, bo to, to był też zresztą problem przy wcześniejszych badaniach, dotyczących tendencji kolektywistycznych w Azji przez no, innych zachodnich naukowców, bo wydaje mi się, że oni szukali nie tego kolektywizmu, innego kolektywizmu, pewnego wyobrażenia o nim. No oni szukali e... tego, co widzą, którzy w Japonii pierwszy być, raz. Być może, no znaczy ci naukowcy. No, oni próbowali mierzyć ten kolektywizm takimi kategoriami, typu czy Czujesz się dobrze współpracując z innymi, albo czy lubisz dzielić się z sąsiadami. No i później, i później, właśnie używając takich kategorii do badania kolektywizmu, poziomu kolektywizmu właśnie na wschodzie i na zachodzie, okazywało się, że te badania no w żaden sposób nie podzielały tej tezy właśnie o tym wschodnioazjatyckim kolektywizmie, ale właśnie dlatego być może po części, że definiowały go w taki no, lukrowany, utopijno-harmonijny sposób. Jak, jak praca w grupach w szkole. tak, tak, tak. tak, tak. I okej, okay, no być może częściej mówi się o tym, że te społeczeństwa wschodnioazjatyckie są być może mniej kreatywne, bardziej stwórcze, a to ze względu na taki większy konformizm społeczny i oczekiwanie dopasowania się może do norm i standardów, które ogranicza przestrzeń. Dla, dla odejścia od nich, ale jednak rzadziej mówi się o skłonności do nepotyzmu, faworyzowania mm -hmm. ludzi z bliskiego mm -hmm. kręgu, stosowania podwójnych standardów, tendencji do krycia ludzi z naszego bliskiego właśnie kręgu rodzinnego czy przyjacielskiego, w wypadku gdy nawet oni wchodzą w konflikt z prawem, Dokładnie. czy w ogóle krzywdzą innych. Do tego to utrzymywanie pozornej harmonii wynikające z takiej niechęci do konfrontacji czy wynoszenia konfliktu na zewnątrz. Co daje, to, to daje powierzchowny tylko taki obraz harmonii, ale tak naprawdę konserwuje pewne zgniłe układy, nie pozwala rozwiązać tej sytuacji. One są tylko maskowane. Z jednej strony, redukujemy te takie krótkoterminowe napięcie wynikające z braku konfrontacji, ale kumulujemy jednak te długotrwałe konflikty, które buzują gdzieś w środku. Rozmawialiśmy nawet właśnie z Nadią, ostatnio sobie też po tym jak nagraliśmy ten odcinek dzieci kontra rodzice w Chinach, który swoją drogą też dobrze wpisuje się w ten mm. temat. jeszcze ostatni odcinek właśnie zmęczone Chiny, gdzie wspominaliśmy o, o stresie wśród dzieci, o tym, że nie budują one relacji głębszych z rówieśnikami, że pozostają w konflikcie z rodzicami i tak dalej. W tych też kontekstach zgodziliśmy się, że dzieci, młodzież w Chinach mają większą umiejętność absorbowania negatywnych emocji, kontroli nad nimi. W tym sensie, że nie dają im ujścia na zewnątrz, że trzymują je w sobie. Tak, wiem, że na zachodzie Dukresja. jesteśmy. Tak, tak. Właśnie, bo wiem, że na zachodzie my jesteśmy uczeni, szczególnie teraz wraz z tym kultem kultury terapeutycznej, tego, żeby mówić o problemach emocjonalnych, szukać ich źródła, tak, sięgać głębiej, głębiej w siebie. Zresztą każdy z nas ma jakieś swoje doświadczenia i problemy. Ja nie chcę wypowiadać się tak kategorycznie o tym, ale może już będąc nieco pod wpływem tej kultury, żyjąc w tym społeczeństwie, zauważam też pewne jasne strony tego podejścia, które my chyba nazwalibyśmy takim duszeniem emocji mm -hmm. w sobie, albo może przynajmniej nie potępiałbym go tak jednoznacznie. Natomiast wracając do tego głównego wątku, to wydaje mi się, że ta tendencja do takiej retencji emocji tak? czyli zatrzymywania ich w sobie no Nawiąże się właśnie z tym dyktatem powierzchownej harmonii. To, to, to zresztą jest widoczne też wewnątrz tych grup społecznych zakorzenionych w tej kulturze kolektywnej, o silnych więzach, co przekłada się też na większą podejrzliwość panującą wśród jej członków. Paradoksalnie nawet brak zaufania, co wynika właśnie z tej takiej zakorzenionej świadomości, że przecież jesteśmy w tym kolektywnym układzie w większym stopniu na siebie nawzajem zdani, co oznacza też, że zachowanie naruszające jakąś taką sztywną normę regulującą stosunki w tej naszej grupie ma realnie negatywne konsekwencje dla mnie mhm. jako jednostki więc z jednej strony jesteśmy skłonni współpracować oczywiście tak tworzymy pewien taki sztywny gorset norm dla tej współpracy ale obawiamy się później jego pęknięcia i monitorujemy się tak. nawzajem mm -hmm. cały czas. W Chinach mamy masę takich właśnie dlatego też celebry gestów, które tak. tę bliskość mają symbolizować po prostu. Eee, no właśnie ale... to jest to, co ja zawsze mówię, że to jest taka nominalna bliskość, mm -hmm, taka deklaratywna. Mm -hmm. no. eee, natomiast to nie do końca, te, te relacje, one mogą być bliskie, ale one niekoniecznie są intymne. Tak, to jest, to jest znaczy bardzo dobrze. Ja w ogóle na przykład, słowo. mnie mm -hmm. strasznie śmieszy, jak w chińskiej kulturze się nadużywa słowa pon czyli mm -hmm. jesteśmy może nie tyle przyjaciółmi, ale jesteśmy takimi no, dobrymi kolegami, tak naprawdę najczęściej używają go osoby, z którymi nie jesteście dobrymi kolegami, tylko gdzieś tam się poznaliście, albo na przykład, nie wiem, jecie z kimś biznesowy obiad, kolację, no i na przykład szef tej drugiej firmy mówiło mężczyznę pòng Mówię, tak, nie, ale to też, no, to jest właśnie często biznes robimy. A nie. Tak, szok dla, y, dla ludzi z zachodu, ale też, no właśnie, ma to dobrą stronę, bo tutaj ten, ten networking jest bardzo łatwy, dlatego, tak. że naprawdę wystarczy kogoś poznać raz, dodać na WeChat'cie tak. i potem, jeżeli masz jakiś biznes do tej osoby, to napisanie po prostu, hej, co tam potrzebuję tego i tego, to nie jest dziwne tutaj. Mm -hmm. Jasne, jasne, ale ja bym też powiedział, że z drugiej strony, to też jest taki, taki rewers, że członkowie grupy tej, czy, 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 no, funkcjonujące w ramach tej większej zażyłości, powiedzmy. Oni są tego świadomi, że to są bardzo często puste gesty. Tak. Więc to nie jest tak, że sam ten gest jest odczytywany zawsze jako szczery i to rodzi właśnie pewną podejrzliwość. Mm -hmm. Także no, mówiąc o rewersie właśnie tych silnych relacji, tej kultury kolektywizmu, no, jest też to, że nieustannie porównujemy się do innych w ramach tej, tej grupy, tego kolektywu pod względem właśnie no, statusu społecznego zarobków pracy wyglądu, dzieci tak. i tak dalej. I te, te, oczekiwania wytwarzają bardzo dużą presję takiego konformizmu i osiągnięcia pewnego standardu, o czym nieraz mówiliśmy. No dobrze, no, myślę, że postawię tutaj kropkę, bo, bo, bo to rzeczywiście to jest bardzo ciekawe i wielowątkowej, i myślę, że o tym kolektywizmie o tym, jak on jest widziany na przykład przez samych Chińczyków, mm -hmm. jak kontrastuje się go tutaj z liberalizmem, indywidualizmem, na to, jak on na przykład wpłynął na, na organizację państwa w najnowszej mm -hmm. historii Chin i tak dalej, to można by mówić bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale o tym porozmawiamy sobie może przy innej okazji. Tak. Super, dziękujemy bardzo za słuchanie nas dzisiaj. Przepraszamy Was za to, że mieliśmy taką przerwę. I też przy okazji od razu muszę Was ostrzec co do kolejnego odcinka, bo wszystko wskazuje na to, że on się nie ukaże we wtorek, tylko w środę. środę. A będzie tak dlatego, że teraz mamy majówkę długą, pięciodniową, i my zawsze nagrywamy odcinki w poniedziałek a po prostu w następny poniedziałek o czwartej nad ranem lądujemy w Szanghaju, mm. więc y, być może tak, nie damy chyba rady nagrać w ten sam dzień. Nagramy go we wtorek, żeby w środę. Żeby był w środę, świetnie. tak, Dobrze. więc będzie dzień, dzień później. Więc jeżeli podobał wam się ten odcinek, jeżeli chcielibyście porozmawiać sobie o tych wątkach, które tutaj poruszyliśmy na Discordzie, to zapraszamy do wsparcia nas na Patronite, adres to Czy patronite. lubicie ryż? Adres to patronite.pl Ukośnik ma opowiedziane. Ja się obawiam, że dużo. Znajdziecie osób w go też w, w opisie, opisie naszego odcinka. No właśnie. Ale też dużo ludzi mówi, że ten ryż, to już teraz mówię o takim walorze smakowym, i, że to nie jest ten sam ryż w Chinach i w Polsce. To jest trochę inny ryż. Ten ryż tutaj jest też cięższy. Ja, ja, oni go inaczej robią. Inaczej ja, robią ja w ogóle tak. nie lubię tego ryżu takiego wschodnioazjatyckiego, takiego krótkiego ryżu, okrągłego. Ja lubię takie długie ryżu, taki dyjski ryż. Tak. On jest też taki suchszy, jak tak, się go robi. Tak, jest taki tak, bardziej suchy, czy tak. tak. ja? Ja lubię obydwa. No. W Polsce na pewno łatwiej można rzeczy. w takich torebeczkach malutkich sobie kupić ryż. Ja pamiętam, jak to próbowałem tutaj znajomym wytłumaczyć, że w Polsce to nie kupujesz takiego wora dziesięciokilowego, takiego malutka. Ja też mam ten. Jak to wygląda? Ja mam aneksję. Ja mam z no, tego anegdotkę i tak to było z 12 lat, nawet więcej, prawie 15 lat temu, jakiś rok 2010, przyjechał do Polski nasz partner biznesowy z Chin, chyba pierwszy raz był nad w Polsce i właśnie on y, powiedział, że nam coś ugotuje i tam powiedział mojej mamy, co ma kupić, żeby on tam mógł gotować coś po chińsku i, mama, i powiedział, że ryż I moja mama kupiła ten ryż w torebkach i jak on zobaczył ten ryż, to on zapytał, czy chleb jak kupujemy, to też go jemy z folią. No ale właśnie też tak sobie tym pomyślałam, że gotowanie tego w tych torebkach, ja nie, nie wiem. No ja nie jestem fanką. Nie ja wiem, ja była no. dziesięciokilowy. Ale a propos, ryż a propos i chleba, tyle. to mogła się Twoja mama odwinąć i powiedzieć o tym, jak, jakże gdyby wiedziała, jak, co się tutaj z chlebem robi w Chinach, no, jak obrazoburcze to jest. No, Więc w sumie. I, i czego strony się tutaj w nie pakuje. I to czego się w nie jeszcze No dobrze. No to dzisiaj tyle od mało powiedziane. Dzięki wielkie za słuchanie. Mówili do was Wasi prowadzący Nadia Urban, Piotr Sochoń i Weronika Truszczyńska. Do usłyszenia.